Dzień dobry Państwu, z tej strony Maciek z firmy Mavcar. A tutaj, tak wspomniałem wcześniej w opisie filmu, auto z ambicjami na takiego youngtimera na co dzień. Już dość rzadko spotykany model, przy okazji też z piękną linią. Jest to Mazda Xedos 9, chyba największa oferowana Mazda w Europie. Czyli taki w sumie miał być to by konkurent albo dla BMW E34-5, no lub też bardziej obstawiałbym, że chyba mogłoby być to konkurencja dla siódemy. A co o aucie, co auto to wyróżnia? Ma w sumie tutaj sprzed liftingu największy motor dostępny, 2,5 V6 benzyna, silnik o mocy 167 koni mechanicznych, więc naprawdę jest czym jechać. Jest to też zestawione z manualem tutaj w tym aucie i z przednim napędem. Nie kojarzę, żeby one były na tył, ale tutaj mamy na pewno przód. Spójrzcie sobie na tą linię, jak ona świetnie wygląda. Ten samochód się w ogóle nie zestarzał. Fajne takie lekkie podniesienie na bagażniku. Bardzo opływowy kształt. Zapewne miał jakieś tam świetne osiągi na CX-ie. Ale co jeszcze warto wspomnieć o tym wozie? No ten silnik to jest naprawdę maszyna. Maździe uzdał się ten silnik zarąbiście. Pracuje świetnie. Jak jedziecie tym autem, naprawdę czuć, że to jest taka idealnie wyważona japońska maszyneria. A pracuje troszeczkę inaczej niż takie typowe V6, na przykład jak od Audi lub od innych aut, bo też dużo czym stosowało napędy V6. No BMW raczej było to R6, ale tutaj Amerykańcy bardziej tak bulgoczą. I Audi tak samo, a tutaj ten silnik pracuje bardzo gładko, bardzo różno się wkręca na obroty i nie jest też taki bardzo głośny. Ten dźwięk pracy tego motoru jest taki kulturalny, jakby to jeszcze można było dodać. No po prostu, a macie ochotę cały czas go wkręcać na obroty i słuchać, jak ten silnik pracuje, bo naprawdę nie męczy ucha i warto przy takim samochodzie starszym jeszcze sobie pojeździć czymś, co ma więcej niż 3 cylindry i pocieszyć się jazdą. Ja sam Wam muszę przyznać, że kiedyś miałem próbę z tym silnikiem i od razu oczywiście przypomniało to moje wszystkie stare wspomnienia, dlaczego tak lubiłem tę próbę i dlaczego tak świetnie się nim jeździło. A ogólnie całą Maździe, pewnie jak widzicie, jest tutaj ładna dosyć opona. Ogólnie przyjemnie utrzymany samochód, tutaj z 99 roku z przebiegiem 331 tysięcy. O silniku już Wam wspomniałem. No i przede wszystkim skusiło mnie to na tą Mazdę, że jeszcze nigdy takiej nie miałem, a zawsze chciałem taki samochód posiadać. No i druga opcja, bardzo ładny jak na starego Japończyka, blacharsko. No i też oczywiście świetne wyposażenie, no bo to praktycznie ich był flagowy model. Więc mamy przyciemniane szyby. Mówię jeszcze z zewnętrza, oczywiście bajerancka elektryczna antena, elektryczny szyber. No, reflektory, soczewka, lusterka składane, alusy. A wewnątrz jeszcze takie bajery, skóra, elektryczne fotele, ale to będę jutro już opowiadał, bo dzisiaj nie zdążę nagrać. I co bym chciał jeszcze Wam dodać o tym aucie? No myślę, że to fajnie by się nadało na takie auto, gdzie na przykład na daily, gdzie możecie jeździć na co dzień, a dalej posiadać taki wóz, który będzie się troszeczkę wyróżniał z tłumu i nie będzie kolejnym Audi lub BMW. A wrzucając tą ofertę na OLX, jak dobrze pamiętam, jak go kupiłem, no to było tylko chyba 9 sztuk Xedosa do sprzedania z tym silnikiem, więc naprawdę wydaje mi się, że będzie można się chociaż jakoś tam z tłumu wyróżnić i mieć przyjemność z jazdy. Dobrze moi mili, zatem nagrajmy wnętrze Mazdy Xedos 9, bo tutaj się naprawdę dużo w tym aucie dzieje. Przeważnie zaczynam tutaj Wam od lewej strony i tak zrobimy też dzisiaj. Tutaj macie przyciski. 4 elektryczne szyby, wszystkie działają, składanie lusterek, oczywiście tu też jest przestawianie sobie lewe, prawe lusterko, ustawianie go, tutaj zamykanie i otwieranie zamków, sprawdźmy, ładnie nam tutaj przeskoczyło, mechanicznie do góry też idzie, spójrzcie, skóra ładnie tu wygląda, nie jest to zużyte, nie odkleiło się, fajna sprawa. No i tutaj, że nie ma jeszcze schowka w boczku, mamy taki schowek w podłokietniku, dość pojemny, można tu troszeczkę szpargałów nakładać. No i tutaj, żeby jeszcze to spójnie, stylistycznie wyglądało, mamy taki oto otwieracz do tylnej klapki.
w kształcie też oczywiście owalu, długo ukryty, żeby tutaj nie szpecił nam, jak to w Japończykach przeważnie bywa, w tym miejscu, co wam przed chwilą pokazałem, taka rączka, która często się psuła. Dalej idziemy z deską, ma trochę taki 80sowy vibe, też jest wszystko w takim jakby półokręgu, lekko przypomina mi, spójrzcie tutaj, DU Leganze, ale musiałbym sobie przypomnieć, on też taki miał jakieś tutaj okrągłe, ten taki typowy, jak to mówi złomnik, toyotowski zegarek, wszystko jest ukryte za szybką, wygląda to dość fajnie. I ta deska, jak spojrzycie na nią, jest podzielona tak jakby na takie dwie partie, tutaj mamy tą partię wyższą, która ogólnie nam zaznacza część z przedziałem takim sterowania, a dalej część niższa, czyli tutaj nawiewy z tej i z tej strony i jakiś schoweczek. Tutaj mamy ustawienie pozycji świateł, schowek na monety, nic nadzwyczajnego. Kierownica wygląda sobie tak, założył poprzedni klient. I taką obwódkę na nią w kolorze troszeczkę skóry, która jest w aucie, bo kierownica lekko zużyta. No i tutaj mamy, jak widzicie, sterowanie tempomatem. No i dalej to w sumie z tej części środkowej wszystko. Przejdziemy sobie tutaj na groć. Mamy tutaj dołożoną aftermarketową nawigację z radiem. Jest też z Bluetooth, więc auto troszeczkę ma już takich nowszych rozwiązań. Można sobie łatwo podłączyć telefon. Tutaj mamy jeszcze przyciski od podgrzewanych foteli. Fotele są skórzane i sterowane też elektrycznie. Pokażę wam tutaj ustawianie. Jest w czterech płaszczyznach. Góra, dół. Oparcie przód, tył. Dalej. Mamy tutaj też lewarek. Lewarek obszyty skórą. Tak samo jak pięciobiegowa skrzynia biegów. Tu jeszcze włączenie trakcji. Tu jakiś był schoweczek. Mamy pilot od nawigacji. Dość spory podłokietnik. Niech tutaj odsunę. No i schoweczek, jak to w starych czasach. Mamy jeszcze miejsce na płyty CD. Dobrze. I jeszcze pokażę wam fotel tutaj. Od pasażera prezentuje się tak. Drugi boczek. No i tył. Wygląda też dobrze. Duży podłokietnik. Naprawdę można wygodnie usiąść we czwórkę. I jeszcze z takich dodatków szyber, dach elektryczny i uchylny. Chyba tutaj tak ze wszystkiego mamy tutaj luz. Jeszcze pokażę wam boczek kierowcy. Wygląda dość dobrze. Fotel mój też. Resztę będziecie widzieli na zdjęciach. No i zostaje oczywiście kolejna fajna rzecz. Zapalić ten samochód. Zobaczcie, jak on fajnie pracuje. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda sterowanie klimatyzacją. To wygląda troszeczkę inaczej. Mamy tutaj sterowanie temperaturą. A jak widzicie, jest tylko jeden przycisk do siły nawiewu. Nawiew zwiększamy tak i po prostu po jednym naciśnięciu się zmniejsza i wraca do tej podstawowej pozycji. Klimatyzacja działa, więc tutaj fajnie się to prezentuje. Posłuchajcie sobie teraz dźwięku silniku w aucie. Na chwilę tutaj się uciszę. Naprawdę, jak wspominałem wcześniej, jest super. Nie chcę też jej tutaj gazować na maksa, bo jest jeszcze zimna. Dopiero co ją odpaliłem, ale jeszcze pokażmy, jak to słychać na zewnątrz. Myślę, że z prezentacji auta to by było na tyle. Według mnie wygląda naprawdę ciekawa ta deska. Jest też bardzo wygodna pozycja za kierownicą, miękki fotel. Więc myślę, że do dłuższych podróży ten samochód sprawdzi się jak najbardziej. Mam dla państwa jeszcze od tego samochodu TIF oraz taką homologację na alufelgi i wydech sportowy. Tutaj mają państwo jego ostatni TIF z bitym przebiegiem, 314 tysięcy. On był ważny do maja 2022. Teraz auto ma 331. Jak widzicie, nie ma żadnych błędów. Przez 2 lata ktoś sobie pyknął ponad 15 tysięcy kilometrów. Jeszcze tutaj od wydechu homologacja niemiecka i homologacja od alufelg. To by było na tyle. Zapraszam was do polubienia mojej strony Mavkar Automoto oraz Instagrama Mavkar Auta. Do zostawienia również subskrypcji i lajka pod filmem, bo zapewne będą pojawiały się jakieś nowe filmiki z nowymi autami, a może akurat po pewnym czasie pojawi się samochód taki, jak którego szukacie i będziecie mogli sobie go zakupić i obejrzeć jako pierwsi.
Jeszcze dodam wam, że jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć, w rozsądnych pieniądzach go chętnie wam dowiozę na lawecie. I oczywiście pamiętajcie, że do większości aut u mnie możecie dokupić gwarancję do roku czasu i oraz to, że każdy pojazd u mnie jest opłacony, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów. Oraz auto jest gotowe do rejestracji. Pozdrawiam. Hej!